Z tej strony Madzio, dzisiaj zapraszam Was na haul mierzymy ze sklepu Moda Size Plus Iwanek. Zamówiłam sporo nowości właśnie z ich oferty teraz na jesień, na zimę, żeby sprawdzić co nowego w trawie piszczy, jakie mają rzeczy teraz na jesień, na zimę, jakie są jakości. Zresztą tutaj nie będę Wam tłumaczyła, doskonale wiecie jak wygląda u mnie haul mierzymy. Zostawili dla Was kod rabatowy na hasło Madzio w 20, macie 20% zniżki na wszystkie ubrania z ich sklepu, pomijając przecenione produkty. Także myślę, że jak najbardziej można z tego skorzystać, jeżeli szukacie jakichś ubrań do odświeżenia, ewentualnie kurtek, bo już wcześniej mierzyłam ich kurtki i jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zachęcam, zostawię Wam linka tutaj. Mierzyłam, sprawdzałam, opowiadałam, także zobaczcie sobie, również mierzymy z kurtkami, a dzisiaj po prostu pomierzymy sobie ciuszki, pomierzymy sobie ubrania. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja wszystkie Wasze łapki w górę i wszystkie Wasze subskrypcje widzę. Nadal się cieszę, jest mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie właśnie te łapki w górę, to mi da po prostu powera do dalszego nagrywania filmików, mierzymy i nie tylko. Zaczynamy od pierwszej sukienki, którą mam na sobie. Na sobie mam beżową sukienkę, beżową, taką trójkolorową sukienkę. Mamy długi rękaw, zakończony takim lekkim właśnie jakby ściągaczem, taki jakby zrobiony na bufiasty, na taki szerszy, także jest szerszy. Mamy tutaj materiał taki lekko rozciągliwy, odcinanie pod biustem i na dole sukienka się rozkloszowuje, sukienka się tak jakby rozszerza i jest przecięta na kilka jakby falban. To są takie, tak jak mówię, fejkowe falbanki. Właśnie tutaj mamy kolor beżowy, poniżej mamy, tutaj mamy kremowy, poniżej mamy beżowy i na samym dole mamy taki bardziej właśnie już karmelowy. O, taki kolor. Także ta kolorystyka pięknie ze sobą współgra. Te tak jakby poziomy są poprzecinane, są pooddzielane takimi tasienkami, takimi tasiemkami z monogramem. Na sobie mam rozmiar 48x50 i co tutaj poszło nie tak? Zobaczyłam, jak modelka wygląda w rozmiarze i stwierdziłam, że no jest to taki krój oversize'owy, więc wezmę sobie rozmiar mniejszy. Wziąłam rozmiar mniejszy. Jak możecie zobaczyć, jest dopasowany dosyć dobrze. Jest tutaj obcisły w biuście. Jest też tutaj mocno dopasowany pod biustem. Musicie wziąć też na poprawkę to, że te wszyte tutaj wstążki, te wszyte jakby listwy z monogramem, one się nie rozciągają ani troszkę, ani deczko. Także uważajcie, bo tam jest podany na stronie chyba obwód biustu, a myślę, że też kluczowym tutaj w tej sukience jest obwód pod biustem, bo ja zakładając tą sukienkę, to musiałam po prostu ugnieść tego mojego biusta, żeby po prostu przeszła i jak możecie zobaczyć, jest bardzo dobrze dopasowana, nie chciałabym większej, bo ona tutaj na dole ma dosyć szeroką tą spódnicę, dosyć dużo się tutaj dzieje, jest dosyć sporo miejsca, także wszystko fajnie, nie chciałabym też, żeby tu było jej za dużo, a tutaj jest ładnie dopasowana, także właśnie. Zwracajcie uwagę na ten wymiar pod biustem. No i cóż mam go powiedzieć, no typowa jesieniara, typowa jesienna sukienka, do tego widziałabym moje rude kozaczki w kolano i to jest taka właśnie sukienka wykonana, nie wiem, czy to jest dresik, taki dresik, no jest to bardzo elastyczny materiał, na pewno mamy tutaj bawełnę. Nie mogę się dobrać do metki, ona gdzieś tam pewnie jest pod spodem, no nieważne, najważniejsze to, że w dotyku czuję, że jest bawełna i jest trochę tego elastanu, także jest bardzo, bardzo wygodnie. W ogóle zauważyłam, że większość z tych rzeczy, właściwie to wszystkie z tych rzeczy, które mam tutaj Wam do pokazania z tej najnowszej kolekcji jesienno-zimowej, jest wykonana z tego typu materiałów, jest wykonana z materiałów właśnie takich dresowych, rozciągliwych, z elastanu i wydaje mi się, że właśnie ludzie teraz tego szukają, teraz tego potrzebują, szukają wygody, szukają czegoś praktycznego, czegoś do chodzenia po domu, czegoś do chodzenia właśnie na co dzień, do załatwiania różnych spraw, także i znajdziemy tutaj dresiki i znajdziemy właśnie sukienki dresowe, coś, co jest po prostu wygodne, także wydaje mi się, że jest to ekstra posunięcie ze strony właśnie firmy,
no nie tylko ze strony, tak jakby nie tylko ze strony firmy, ale też ze strony jako producent. Po prostu nie wiem, czy wiecie, ale możliwe, że wiecie, bo tutaj już nieraz o tym wspominałam. Moda Size Ivanek jest również producentem tych ubrań i za każdym razem mnie zaskakuje to, jak oni słuchają swoich klientów, jak bardzo chcą im dać to, czego właśnie potrzebują, to, czego chcą, to, o co się dopominają w komentarzach nieraz na Facebooku, także też dzisiaj zauważycie, że jest sporo, zerkam tam, bo tam jest cały, po prostu cała paczka właśnie, całe pudło ubrań, także zauważycie, że no jest zmiana, ja widzę, że jest zmiana, dużo pojawiło się sukienek z dekoltem w serek, no dziewczyny plus size najlepiej właśnie wyglądają tego typu dekoltach i takie sukienki wybierają, oczywiście są też sukienki z okrągłymi dekoltami, ale widzę tą zmianę. Nadal mamy bardzo dobrej jakości materiał, tylko tym razem po prostu ten materiał ma domieszkę elastanu. Mamy bawełnę z domieszką elastanu, który jest rozciągliwy, który sprawia, że naszemu ciału jest wygodnie, że nie musimy się silić na żadne tam fafarafa, na żadne eleganckie stroje, po prostu ma być wygodnie, ma być wygodnie i ma być po prostu przyjemnie. Kolejna kieska. Słuchajcie, zaczęłam od sukienek. Widzicie ten kolor? Widzicie ten kolor? Widzicie to, jak tutaj was czaruje tym kolorem? Kolejna sukienka. Sukienka, która nazywa się Alicja. Sukienka, która jest hitem, która jest bestsellerem w tym sklepie. I ja już wiem dlaczego. Ja już wiem, dlaczego ta sukienka jest bestsellerem. I już wam mówię. Po kolei jedziemy. Długi rękaw. Dekolt w serek. Obniżona tutaj talia, tutaj jest sporo miejsca na brzuszek, nic nam się nie odznacza, nic też nie jest odcięte. Na dole mamy uroczą falbaneczkę, ta falbaneczka zaczyna się, no u mnie się tak zaczyna za pupą, tak powiedzmy, no w połowie pupy, żeby was nie skłamać, w połowie pupy. Długość jest w kolanko, także idealnie. To jest mój outfit na Wigilię, to jest mój outfit na święta. Materiał mamy oczywiście rozciągliwy, nie jest jakoś tak strasznie rozciągliwy, ale jest bardzo przyjemny, no i w miarę elastyczny. Sukienka jest, można powiedzieć, z takiego materiału ala dresowego, ale czy wy widzicie, że ona jest zrobiona z dresiku? To ja to tylko widzę i ja się czuję w niej niesamowicie wygodnie. Także jestem zakochana. Widziałam w ogóle, że te sukienki występują w sklepie w wielu kolorach. Tak sobie tutaj zerkam. W 9 kolorach. W 9 kolorach jest ta sukienka dostępna. Jest niesamowicie przyjemna i jakbym się uparł, to można podwinąć sobie te rękawy. Oj, nie za bardzo można sobie podwinąć, tak dotąd maksymalnie na moich grubiutkich przedramieniach, na moich grubiutkich rękach, no bo to ten materiał za bardzo się właśnie, jak mówię, nie rozciąga. No po prostu jest idealna. Dla mnie jest idealna. Czy ja powiedziałam, jaki mam rozmiar? Mam rozmiar 52. Rozmiar 52, bardzo ładnie wyszło, troszeczkę jeszcze miejsca w biuście jest. Nie jest bardzo obcisła, ja nie lubię, jak sukienki są tutaj obcisłe w okolicach brzucha, szczególnie na święta, na Wigilię, wiecie, coś tam sobie zjecie i po prostu wszystko wywala. No piękne jest, no nie powiecie mi, że po prostu na święta ten kolor do was nie przemawia, po prostu tak tutaj razi po oczach, tak tutaj daje po oczach, do tego jeszcze właśnie jakaś czerwona szminka, no po prostu jest cudowna sukienka dziewczęca, super się w niej wygląda, super się w niej wygląda, super się w niej czuje, ten kolor przemawia, ta falbanka przemawia i to, że macie na sobie ubraną sukienkę, która, uwaga, jest wygodna, także to jest mój outfit na Wigilię i ta sukienka na bank ze mną zostanie. Na bank. Nie, jeszcze jej nie ściągnęłam. Jeszcze jej nie ściągnęłam, bo dumam tutaj nad dodatkami. Dumam nad dodatkami na Wigilię. Może jakiś czarny pasek, żeby ją ożywić? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja do niej na razie widzę czarne kozaczki. Czarne kozaczki, może jakiś czarny pasek. Też nie chcę się za bardzo przebrać za panią Mikołajową, ale myślę, że jakieś glamour, długie, wiszące kolczyki, jakieś takie błyszczące. Napiszcie mi w komentarzach, jakie dodatki widziałbyście do tej kiecki.
Halo, halo, kolejna sukienka. Sukienka, która nazywa się Klara. Ja tutaj mam zapisane, że to jest bordowa, ale to nie jest bordowa. Halo, proszę Państwa, to jest przepiękna fuksja. To jest przepiękny biskupi kolor nasycony. Ja mam na sobie rozmiar również 52. Mamy tutaj długi rękaw. Materiał jest oczywiście rozciągliwy. Dekolt taki okrągły, ale nie jest duszący. Nie jest duszący, jak możecie widzieć. Zobaczycie, jest taki malutki dekolcik i cały krój tej sukienki jest taki trapezowy, także ona się rozszerza delikatnie w dół i tak sobie myślę, że jakbym miała rozmiar mniejszy, to ona byłaby tutaj właśnie obcisła w brzuchu, a tak to jest taka luźna, luźno puszczona. Na dole się rozszerza. Ja uwielbiam takie kroje. Uważam, że każdemu jest dobrze w takim kroju. O, tu można wyżej podciągnąć rękawy. Uważam w ogóle, że osoby, które mają sylwetkę jabłko, super wyglądają w tego typu krojach, dlatego że tego typu kroje właśnie maskują brzuszek. Maskują brzuszek, a nie robią spadochronu. Sukienka wygląda fajnie, dziewczęco. Rozszerza się właśnie w dół. No, prosta sukienka, którą każdy powinien mieć w domu. Chętnie bym sobie zamówiła taką czarną. Czarna sukienka jak najbardziej się przyda w każdej szafie. No ale taka fuksja, taki fiolecik, taki mocny, nasycony kolor, taka jagódka, też bardzo fajnie wygląda. To jest bardzo prosta sukienka. To jest bardzo prosta sukienka i też kminie nad nią, jeśli chodzi o dodatki, też jakiś może paseczek. Też coś tutaj by się przydało, bo jest to prosta sukienka, którą można fajnie ograć właśnie różnymi dodatkami. Hej dziewczyny! Koniec z sukienkami. Przychodzę do Was w dresiku. Dresik Wiki. Mam na sobie rozmiar 50. Wziąłam sobie rozmiar 50, widziałam jak modelka. Jak Batman w niej wygląda w tym dresiku. Widziałam, że ma krój oversize'owy, więc stwierdziłam, dobra, to biorę ten rozmiar mniejszy i bardzo dobrze, że wzięłam rozmiar mniejszy. Mam tutaj rozmiar 50 i to jest dresik, komplet, bluza i spodnie. Boże, ja marzyłam o takim dresie, ja chciałam mieć taki dres. Widzę czasem Dagmarkę z Królowych Życia, jak śmiga sobie w takich dresikach, komplecikach. Wszystko ładnie dobrane, wszystko ładnie kolorystycznie ze sobą gra. Po prostu są takie, kiedy ktoś zrobi taki dres z prawdziwego zdarzenia dla dziewczyny plus size, ale nie taki dres, wiecie, do ćwiczenia, bo ten dres się nie nadaje do ćwiczenia. Ten dres nadaje się do pomykania w domu, na kwarantannie, na jakiejś, kurczę, izolacji. Na... Po prostu siedzicie w domu, a nie chcecie po prostu nosić łachmanów, tak jak ja. Chcecie fajnie wyglądać, chcecie po prostu przyświrować z kolorem, chcecie się dobrze czuć. No wiecie jak jest, jak się siedzi w domu, ubiera się jakąś po prostu rozdartą podomkę, to po prostu człowiekowi się odechce ważyć. A w takim dresiku, no to nie ma wstydu nawet otworzyć kurier. Także myślę, że bardzo spoko. Mamy tutaj bluzy ze ściągaczami i muszę powiedzieć, że te gumki przy ściągaczach są naprawdę mocne, także też tutaj apeluję do producentów, żeby troszeczkę zmniejszyli ten ucisk tutaj, bo ta gumka jest naprawdę ściągająca, naprawdę działa, naprawdę tutaj ściąga i to samo jeśli chodzi o gumkę tutaj w biodrach. Ona fajnie przytrzymuje, fajnie bluzuje tą bluzę, fajnie ją tak podciąga, ale no cały czas ją czuję w brzuchu, że ona mnie gdzieś tam troszeczkę właśnie ściąga. Także mamy bluzę z kieszonkami z przodu, z kangurkiem, z takimi troczkami, z kapturem. Z kapturem, moje drogie, można to ubrać na gołe ciało, po spodem można ubrać sobie jakąś koszulkę, do tego mamy spodnie, chwilunia, momentunia, proszę bardzo, spodnie z troczkami również. Jakie ładne meteczki, lubię te meteczki. Rozmiar 50, wszystko dobrze jest dobrane, wszystko jest świetnie dobrane, przypomnę po prostu, że mam 130 w biuście i 140 w tyłku, w biodrach, także wszystko ładnie tutaj gra. Spodnie są dosyć szerokie, także nie obawiajcie się, wasze łódka tutaj wejdą. Na dole w tych spodniach też mamy
ściągacz. Te spodnie są dosyć takie długie. Na mnie są oczywiście lekko za długie, ale one tam fajnie się zahachmęcą, fajnie się tam ułożą, gdzieś tam coś opadnie, także bardzo fajnie wyglądają. Nie ma co tutaj narzekać, czy są za długie, czy są za małe. Czy są za długie, czy są za krótkie, po prostu na mnie sądeczko za długie, jak będziecie mogły zobaczyć na przebitkach, ale to znaczy, że spokojnie wyższe osoby będą mogły cieszyć się tym komplecikiem. No czyż on nie wygląda zabójczo? No on wygląda zabójczo. Jezus, jeszcze jak się pięknie mieni, możecie zobaczyć tutaj lampy świecą na całego i zobaczcie, jak on się pięknie mieni. No ten welur jest wyjątkowo przyjemny. Już się nie mogę doczekać miny mojego kuriera, kiedy ja tak do niego wyjdę. Otworzę w takim dresiku. Świetny Netflixowy mundurek, że tak powiem. Mundurek do chodzenia po domu, tak żeby właśnie poczuć się lepiej sama ze sobą, fajnie się ubrać, nawet jak się siedzi w domu. O! Czy ja już za bardzo nie popłynęłam? Po prostu mnie rozpiera energia w tych dresikach. No i proszę Państwa, mamy kolejny dresik. Dresik w rozmiarze 52, w kolorze różowym tym razem. Długi rękaw, zakładany oczywiście przez głowę. Tutaj mamy taką tasiemkę przez środek. Od dołu jest czarny, od dołu mamy ściąganie takimi sznureczkami. Długość tym razem jest idealna. Pamiętam, że jakiś czas temu, dawno, dawno temu, mierzyłam też podobny dresik, jeśli nie widziałyście, playlisty mierzymy Moda Size Plus Iwanek, bo to nie jest pierwsze mierzymy, zostawię wam tutaj linka, zobaczcie sobie, bo tam są perełki też, więc mamy kolejny zestaw, bluza i spodnie. I spodnie, muszę wam powiedzieć, że są naprawdę szerokie. Naprawdę jest szeroka nogawka. Spodnie mają lampas z boku, właśnie w tym samym kolorze różowym, co bluza, plus ta tasiemka, która jest tu, jest również tutaj na tym lampasie. Tutaj mamy gumkę w pasie, bez troczków, mamy kieszonki w spodniach, no i te spodnie są również zakończone tutaj takimi gumkami, takimi ściągaczami na dole. No i muszę wam powiedzieć, że tak jak mówię, te spodnie są na mnie dosyć szerokie, powiedziałabym, że sporo szerokie i sporo za długie, także tak sobie teraz tu przyłożę. No, pas musiałabym mieć tak zaraz pod biustem, także ten zestawik jest zdecydowanie dla wyższych dziewczyn. Ja mam 1,65 m i to tak powiedziałabym naciągając, więc jeśli jesteś wyższa, to ten dresik jest właśnie dla ciebie. I tutaj właśnie te spodnie układają się tak, że tego materiału jest zwyżka na dole przy kostce i według mnie niezbyt ładnie to wygląda właśnie przy dziewczynach, które są niższe. Niestety będziecie mogły zobaczyć to na przebitkach, także no ale co, no, trzeba wszystkim dogodzić, wszystkie dziewczyny muszą być zadowolone, także ja się cieszę, że w ogóle zaczynają powstawać tego typu dresiki, tego typu zestawy, bo my na nie czekamy, my chcemy takich dresików, my w nich chodzimy, my w nich będziemy żyć. My w nich będziemy teraz po prostu żyć, no bo cóż czeka nas? Co nas czeka za następne kilka tygodni? Być może kolejne przesiadywanie w domu, więc chcemy ładnie być ubrane w tym domu. Ja przynajmniej chcę, nie wiem jak jest u was, ale ja bardzo chcę. Pozwólcie, że ubiorę tą bluzę na tą bluzę. Właściwie ta bluza to jest taka bardziej, taka bluzeczka, taka cieńsza, taka właśnie ubierana przez głowę. Spokojnie można ją ubrać na gołe ciało. Także tak, mamy następną bluzę kwiecistą, różową. I ona się nazywa jak? Ida. Nazywa się Ida. O Jezu, coś mnie tu... Metka się zagięła. Okej. Różowa bluza Ida. Rozmiar 52. Długi rękaw, bardzo mi się podobają te mankiety, no są przepiękne, można je sobie podwinąć, jeśli macie krótsze ręce, jeśli nie, no to możecie sobie je tak odwinąć, wtedy jest cieplej, jeżeli w ogóle lubicie dłuższe rękawy, no to jak najbardziej, ale myślę, że podwinięte wyglądają ekstra, podoba mi się kaptur, wywinęłam go sobie na lewą stronę, podoba mi się kaptur z tych kwiatów, no
zobaczcie, jak to wygląda. No zobaczcie, jak to się prezentuje. Nieważne, czy jest wiosna, nieważne, czy jest jesień, czy zima. Wy wyglądacie tak promiennie, kwiatowo i wiosennie. No przepiękne, przepiękne kolory. Tutaj pod spodem mamy właśnie taki różowy miś. I tutaj wykończony jest takim kwiatowym materiałem. Bluza zapina się na bok, tak jakby jest troszeczkę taka asymetryczna. I co jest ciekawe, tak się zastanawiałam, dlaczego tak jest, dlaczego ona się nie zapina do końca. Tak jakby, no bo się nie zapina do końca. Więc myślę, po co tu jest taki rozpierdak z przodu? Na co tu jest taki rozpierdak z przodu? Dowiedziałam się, kiedy wsiadałam do samochodu w płaszczyku, który mam właśnie do kolana i zapiłam go sobie właśnie pod samą tutaj szyję. Właśnie wtedy się dowiedziałam, że to mogłoby się wtedy sprawdzić. Właśnie to rozpinanie i to niezapinanie do końca sprawdziłoby się właśnie wtedy, kiedy wsiadacie do samochodu, kiedy jesteście kierowcą, kiedy potrzebujecie, żeby te wasze ruchy były niezamącone, żeby was nic tutaj nie ograniczało. Także wydaje mi się, że to jest taka bluza codzienna. To jest taka bluza na wypad do paczkomatu, na szybko, na chwilę odebrać coś, na szybko do sklepu, gdzieś przejść, gdzieś wyjść, żeby coś zarzucić na te ramiona, żeby po prostu nie zmarznąć. No bo też umówmy się, wyjście z gołym tyłkiem, bez założenia na siebie jakiegoś okrycia wierzchniego, wiąże się od razu z chorobą, a nie chcemy tego teraz absolutnie, nie chcemy złapać żadnego przeziębienia, więc wydaje mi się, że ta bluza będzie idealna. Boże, czyż nie jest dziewczęca, czyż nie jest kobieca, czyż nie dodaje energii, czyż nie dodaje powera. Właśnie wspominałam o tym przy kurtkach, że fajnie mieć taką rzecz, w której czujemy się dobrze, którą ubieramy z przyjemnością, że ubieramy jakieś brzydactwo czarne, szare, które robi z nas bałwanka, w którym czujemy się jak ludzik Michelin, po prostu nie chcemy, żeby nikt na nas patrzył, chcemy tylko przelecieć przez miasto niezauważonym, a taka bluza, no co tu dużo mówić, no zwróci uwagę ludzi, na pewno się was będą pytać, skąd masz, co to jest, co to za marka, co to za wykończenie, no przepiękna sprawa, w której naprawdę czujecie się wyjątkowo, w której naprawdę poprawia się humor i to chyba właśnie o to chodzi. Także taka bluza do pomykania, ja myślę, że właśnie na co dzień. Widziałam też, była w innym kolorze, tak mi się wydaje, czy granacie? Zabijcie mnie, nie wiem. Nie wiem, ale link oczywiście zostawię wam na dole, sprawdźcie sobie, zerknijcie. Ta bluza nazywa się Ida. Przepiękna, przepiękna. To jest bluza Agnes. Bluza Agnes w rozmiarze 52, czy ja mówiłam, w jakim rozmiarze była tamta różowa? Tamta różowa była w rozmiarze 52 i ta również jest w rozmiarze 52, ale czy ja nazwałabym to bluzą? Ja nazwałabym to bluzeczką. I mam tutaj bluzeczkę jednak z długim rękawem, z takim printem w jakby złote liście. Fajnie to wygląda, bo to jest taki print, który wydaje się, przynajmniej mi się wydaje, że one naprawdę się błyszczą, że one naprawdę gdzieś tam połyskują. Tutaj taka gra cieni, różnych właśnie takich gradientów sprawia, że wydaje się, że te liście naprawdę błyszczą. Także tutaj mamy print, tu nie mamy printu, tu mamy print, z przodu. Z tyłu też mamy print, na dole wykończona jest taką czarną, tak jakby właśnie, czy ja powiedziałam, taką listwą, taką jakby lamówką grubszą, plus tutaj z boku mamy taką śmieszną kieszonkę przyszytą, tak dziwnie z ukosa, tak właśnie designersko, w sumie to można sobie jedną rękę włożyć do tej kieszonki, jak najbardziej. Tak, ona tutaj jest w okolicach brzucha, dekolt w serek. Bardzo oryginalnie się prezentuje, bardzo oryginalnie wygląda. Jest to może taki materiał bardzo rozciągliwy, taki bluzowy, ale ona jest na tyle luźna i na tyle jest milutka i na tyle cienka, że ja bym ją spokojnie ubrała na gołe ciało i teraz też mam ubrane na gołe ciało i wydaje mi się, że bardzo fajnie się prezentuje. Taka ubrana do jeansów, coś prostego, ubrane do jeansów jak najbardziej na tak. Wydaje mi się, że ona jest lekko dłuższa z tyłu, tak deczko, tak deczkunio może być dłuższa z tyłu i fajnie, no bo długość jest idealna, według mnie długość jest idealna, po bokach mamy takie dwa rozpierdaczki, bardzo przyjemna i bardzo rozciągliwa.
Możecie zobaczyć, jak bardzo jest rozciągliwa. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I to już wszystko. Wszystko, co miałam Wam do pokazania ze sklepu Moda Size Plus Iwanek. I muszę Wam powiedzieć, że aż boję się coś do nich mówić, w sensie jakieś moje życzenia. Jakieś życzenia, jakieś sugestie, bo oni to uszyją. Bo oni to po prostu uszyją, także bardzo fajnie. Jak widzicie, wszystkie te ubrania są wykonane z rozciągliwych materiałów, z elastycznych materiałów, z materiałów, które mają nam umilać życie, które mają sprawiać, że będzie nam wygodnie, komfortowo, że nic nas tutaj nie będzie uwierać. Mamy gumki, spodnie na gumkach, dresiki, zestawy, bluzy, bluzki. No tego teraz potrzebujemy, tak jak mówiłam, no już bez świrowania. Nikt też nie będzie potrzebował balowych sukien, a jeśli będzie potrzebował, proszę bardzo, takie też mają w ofercie, ale myślę, że głównie właśnie takie jest zapotrzebowanie. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej spodobało. Co Wam najbardziej wpadło w oko? No ja muszę przyznać, że czerwona sukienka skradła moje serce. Skradła moje serce bezwarunkowo, po prostu zostaje ze mną. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Właśnie nie wiem. Nie wiem, co zostawić. Zastanawiam się nad tym welurowym dresikiem. Dajcie mi znać. Dajcie mi znać, podpowiedzcie mi. Podpowiedzcie mi na dole, co Wy sądzicie, czy coś kupowałyście kiedyś u nich, jeśli tak, to na pewno jesteście zadowolone i na pewno mi dacie znać na dole w komentarzach, co to było i jak Wam się te rzeczy podobały. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie, że mam dla Was tutaj jeszcze kodzik zniżkowy, -20% na hasło MADZIEW20, na wszystkie rzeczy, na wszystkie ubrania nieprzecenione, zapraszam, linki do tych rzeczy też tak, no, standardowo zostawię Wam po prostu w opisie na dole, zapraszam do moich social mediów, na Instagrama, na Facebooka, na bloga, na mój drugi kanał vlogowy, co Wam też podpowiem, to też na Instagramie będą pojawiały się stylizacje, więc na pewno Wam pokażę się w którejś stylizacji, z którejś z tych rzeczy. W czerwonej sukience. W czerwonej sukience. Bądźcie tam aktywne, bądźcie tam ze mną, bo jeśli chcecie zobaczyć stylizację w czerwonej sukience, to będzie ona właśnie na Instagramie. Także cóż, na dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam, coś Wam podpowiedziałam, coś zobaczyłyście, jakieś rozmiary, jak to leży na mnie, jak to się wszystko przekłada na większy rozmiar. Także już nie przedłużam i już się z Wami żegnam. Cześć, pa!